tym filmie na moim kanale. Trochę mnie tu nie było, ale jak możecie zobaczyć, czy tu jest jakiś inny. Coś jest nie tak. No właśnie, ale to będzie w następnym vlogu. Taka duża coś zmiana. Takie już to będzie w przyszłości. Może coś pozmienię, że będę grać w jakimś innym miejscu. Zobacz. Ale przychodzę was z holem, jakim open boxem, bo dosłownie przed chwilą wróciłam. Uważam, że mi mega boli głowa, ale że chcę mega otworzyć właśnie pewną paczkę z wami. To pokażę wam jeszcze zamówienie z Avonu, które zrobiłam sobie tydzień temu. Paczka z Ezebry. Nie, tak, czekajcie, mam nożyczki. Żeby ją otworzyć, mówię, jest jeszcze nieodpakowana Ezebra. Taka dość mała, myślałam, że będzie większa. Zacznijmy może od właśnie tego Avonu, że zmieniłam tylko dwie rzeczy. I ogólnie lubię rzeczy z Avonu. Widzieliście, jak byłam we vlogu z Warszawy, że byłam w sklepie Avon i tam kupiłam sobie mgiełkę taką kokos i karambola. Przepiękna, polecam wszystkim, takie uspokajająca. I jeszcze jedną mgiełkę i tam mama sobie kupiła perełki brązujące. Ale jeżeli wiecie, to Avon, jeżeli nie wiecie, to Avon działa na zasadzie konsultantki, że musicie mieć swoją konsultantkę i przez konsultantkę zamawiać. Więc jeżeli nie macie znajomej konsultantki, jest ciężko. Dlatego właśnie nie lubię Avonu, jeżeli chodzi o stronę, żeby coś zamawiać. Ale z tego powodu, że moja koleżanka została konsultantką w Avonie, mogę sobie teraz tam zamawiać co katalog, różne nowości. Przez co dziękuję i pozdrawiam Cię, Julka. Więc zamówiłam sobie mgiełkę taką do włosów z Avon Naturals Hair Care. I to jest najbliższy spray ułatwiający rozprysywanie o zapachu moreli i masło shea. Wygląda tak. I pachnie po prostu przebosko, jak to genialnie pachnie. Uwielbiam, polecam. Nie wiem, czy jest dostępny teraz w katalogu, który wyszedł dosłownie 2 dni temu chyba. Nie pamiętam. Chyba nie było tych mgiełek, ale jeżeli tylko będą, to ona kosztowała dosłownie 8 zł? 8, 7, jakoś tak. I zamówiłam jeszcze szminkę. Z tego powodu, że w piątek, jest dzień mamy, dzisiaj jest czwartek, czyli jutro, jest dzień mamy, stwierdziłam, moja mama chciała też ogólnie szminkę w kolorze takim fioletowym i brązowym, ale brązowym jest, mi się nie udało fajnie dorwać. I zamówiłam sobie mamie szminkę z Avon True Color Perfectly Matte Lipstick. W kolorze Ideal Lilac. Szminka wygląda tak, taki mam średnio kolor. O, przepięknie. Made in Poland. Nie otwierałam, mówię, jest na prezent, nie chciałam otwierać, ale ma takie piękne opakowanie. Ale mi ładnie fokusuje telefon. No proszę. Dobra, i w sumie zamieniam tylko te dwie rzeczy. Szminka kosztowała 15 zł? Coś takiego. Przechodzimy do zamówienia, więc pozwólcie, że ja go teraz sobie, tą paczkę sobie teraz otworzę i do was zaraz wrócę. W krótkiej chwili paczka już jest otworzona, czekajcie. Ale pokażę wam tak, tutaj piękny kartonik otwarty. I otwieramy ją. Dun, 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 dun. Okej, okay. O nie, jest tak zapakowane to wszystko. Już co widzicie pierwsze, to jest maseczka nawilżająca z ziaj, z glinką zieloną, skóra sucha, normalna. Ja mam skórę mieszaną, przetłuszczającą się w sklepie T, ale zawsze skórę mieszaną i trzeba tak regulować to wytwarzanie sebum i trzeba ją nawilżać, żeby maseczki nawilżającej nie miałam od jakiegoś czasu. Mi się w ogóle skończyły maseczki nawilżające, wszystkie jakie miałam, tylko jakieś oczyszczające i ściągające, a to działa odwrotnie. Miałam już ją kiedyś, przepięknie pachnie, po prostu. Oh.
nawilża, regeneruje, wygładza i zabiera też glinkę zieloną. A glinka zielona działa też tak oczyszczająco, rozświetlająco, więc też właśnie na trądzie, więc jest idealna jak dla mnie po prostu. Czekajcie, to tylko muszę. Że tej jaszminki na dzień mały było mi mało, więc idą coś dokupię. Zobaczmy na kolor. Dobra, więc kupiłam jeszcze konturówkę z Essence. Mówię ciszej, bo moja mama jest w domu. Nie chcę, żeby usłyszała. Essence Lip Liner 07 Cute Pink. Czekajcie. Lustrze się. Panie. O, dziękuję. I właśnie konturówka wygląda tak. Taki kolor myślę, że będzie dość pasować. No może nie, ale niech się uprzeć. Czemu nie? Przykroję, żeby nie było wiele, żeby mama nagle weszła w pokoju. Dobra, kolejna rzecz nie zawinięta w folię markową. To jest też dla mamy. Maybelline Brow Drama w kolorze transparentnym. I moja mama zrobiła sobie ostatnio, tydzień temu dokładnie, makijaż permanentny brwi. Stwierdziłam, że tam tylko, żeby właśnie wczesać sobie ułożyć brwi. Tutaj jej się przyda. Tutaj się naprawdę muszę to poprzekrywać, jakby coś. Okej, maseczka się przyda. Dobra, następna rzecz. Tutaj. Wzornik do paznokci, jak wiecie, ja mam hybrydy, więc mówiłam, że sobie kupię taki wzornik. On kosztował dosłownie, Disney de Paragon, powiem ile co kosztowało, złotówkę, mniej więcej, może do dwóch. W kolorze mlecznym, myślę, że się przyda, żebym właśnie nie wiedziała jaki kolor, to sobie tak ładnie tutaj dopasować. I zobaczyć, no, muszę zrobić, ale właśnie czekałam na tą paczkę. Dobra, okej. Zamówiłam też sobie sondę. Sonda Symlaka kosztuje 25 zł. Ja za to zapłaciłam chyba 1,85 zł. Tak już kosztowała. Więc niecałe 2 zł na pewno. Po prostu czuję się teraz świetnie, że zrobiłam tyle pieniędzy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mega. Dwie końcówki grubsza i taka cieniutka. I chciałam ogólnie jakieś pędzele. Tylko, że tam były zestawy pędzelków i nie wszystkich bym używała. A żeby na przykład pomieszać się z jakiejś ombry, zrobić kropki czy coś. No sonda po prostu jest chyba obowiązkowa. Więc taka sonda w kolorze niebieskim. Były różne kolory do wyboru. Ja brałam właśnie niebieskie. Kolejna rzecz to Marlon z reklaminowania, proste i gładkie włosy, płynna keratyna, proteiny pszenicy, kompleks nawilżający, dwie aplikacje i też zawiera czepek utrzymujący ciepło. Włosy niesporne, puszące się. Bo włosy się puszą, może tego teraz nie widać aż tak, bo dzisiaj będę myć, więc są już trochę takie przytłuszczone. Ale jak wiecie, no nic nie wiecie, zabieg prostowania keratynowego się u mnie nie powiódł. Niestety, więc stwierdziłam, że może takie coś się uda, a jak nie, to też kosztowało tyle dosłownie kilka złotych, więc nie ma co. Tutaj nie ma, nie stracę nic. Co innego, jakbym kurczę dała 400 zł w takim salonie, nie dałam tyle, miałam taniej to zrobione, ale wtedy to było. No ale wygląda to tak. Jest jeszcze taki na błysk, żeby włosy były błyszczące. I tu jest jeszcze z tyłu instrukcja obsługi. Nie wiem, kto robi. Nie wiadomo. Następna rzecz. O, na to czekamy. To jest ta folia. Teraz Wam pokażę.
Niestety, szeleszczenie tutaj jest nieuniknione. Tu jest takie coś, co się nakłada na paznokcie. To się tak urywa fajnie, śmiesznie, taka folia. No, taka folia na paznokcie, no. Kosztuje to równo złotówkę, z tego co pamiętam. Chyba ostatnia rzecz, która mi została. Pozwólcie, że muszę ją odpakować, bo widzicie, jak wygląda. Okay, a więc jest to maska z Kalosa o zapachu blueberry. Też zawiera właśnie tam. Jak znajdę, to wam powiem. Ekstrakt z właśnie jagody i olej awokado. I to jest maska emolientowa. Z tego co pamiętam. Na pewno nie jest proteinowa. A że ja miałam wcześniej z Kalosa tą czekoladową maskę, fajnie się mnie sprawdziła. Szampon tak średnio, ale maska była fajna. To stwierdziłam, że zamówię sobie kolejną i padło na właśnie blueberry, dlatego że pozytywne opinie o niej słyszałam, że właśnie fajnie działa, bo ten awokado olej, czyli olej z awokado właśnie świetnie działa na włosy. Więc padło na to. Ona ma 1000 ml, czyli 1 litr po prostu. Widzę, że jest trochę inna nakrętka chyba. Ale właśnie miałam wcześniej tę z keratyną. Potem jeszcze miałam taką dzisiaj z kozim mlekiem. Ta z keratyną była fajna, ta z kozim mlekiem taka średnia. Mega nie... nieco... niewystarczająca, że szybko się zużywała, nie pamiętam słowa. Niewydajna, właśnie. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Podejrzewam, że fajnie. Bo jak ta czekoladowa się u mnie sprawdziła, to ta na pewno też. I mam tu paragon, więc teraz powiem, co ile kosztowało. Ten zabieg laminowania włosów z Mariana kosztował 2,39. Boże Ola, ja wiem, że miałam dzień w szkole ciężki, bo miałam całoroczny sprawdzian z historii, ale ogarnij się. Więc 2,39, tak, konturówka z Essence kosztowała 4,37. Maska z Kalosa jagodowa 9,96, czyli 10 zł. No, myślę, że taniej jak za litrową maskę, która starczy mi nawet może na rok. Już podejrzewam, że szybciej. Teraz już dużo maski używam. Sonda kosztowała 1,35 zł. Myślałam, że 95 zł. Więc jeszcze taniej. Jeszcze jest bardziej z siebie dumna. Ta maskara do brwi kosztowała 7,97 zł. Czyli 8 zł. Folia to jest transferowa do paznokci niebieska. Kosztowała właśnie złotówkę. Wzornik złoty 19, mówiłam, że tanio. I ta maseczka nawilżająca z ziele kosztowała złoty 58. Więc naprawdę fajne rzeczy. Czekajcie. I sam jeszcze taki papier. Mam karton pusty. Więc teraz sobie pogadam wszystko ładnie, pięknie. Więc tak, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Mam nadzieję, że podoba Wam się też tło. Myślę, że fajnie. Podoba mi się. Wrzucam moją nową, piękną roletę. Ale mówię o tym w następnym vlogu, który pojawi się, mam nadzieję, że niedługo. I myślę, że wybaczycie mi tą przerwę właśnie z tego powodu. Tego wszystkiego. Więc to tyle, pa, pa!